To choroba, która dotyczy jednej na 10 kobiet. Nie widać jej, ale powoduje niewyobrażalny ból i bardzo często niepłodność. Między 1 200 000 a 1 400 000 osób rocznie. Nie znamy przyczyny choroby w taki sposób, żeby można było, starając się uchwycić mechanizm patofizjologiczny, usunąć chorobę. Ale często dopiero po bardzo wielu latach poszukiwań znajdowana jest właściwa przyczyna niepłodności i stawiana jest diagnoza endometrioza. Cel operacji to jest odzyskanie, odbudowa właściwych stosunków anatomicznych, uwolnienie struktur anatomicznych z nacieku choroby, tak żeby nie uszkodzić funkcji tych narządów. Dla wyobrażenia pracujemy w przestrzeniach o szerokości kilku milimetrów, znajdujących się pomiędzy unaczynieniem miednicy, dużymi naczyniami zaopatrującymi także całą dolną połowę ciała.